Arkadiusz Żabka, witam w piękne piątkowe popołudnie. To jest ten dzień, kiedy będziemy dawać szczęście. Szczęście zamknięte w pudełkach, gdzie są lody. Tomasz Dybała, Rybnickie Lody Rzemieślnicze, za kamerą Przemysław Niedźwiecki, a z tej strony skromny reporter. Ale najważniejsza osoba w tym momencie to jest Adrianna. Jesteśmy w Marklowicach, to jest twoja willa. Jak się żyje? Cudownie, cudownie, jak to zawsze na Śląsku. Gdzie pracujesz? Pracuję w Czechach, w firmie produkcyjnej. I wymyśliłaś swoją receptę na szczęście. Tak. Więc... To jest praca w Czechach? Pomysł na szczęście, czy nie? Myślę, że większym pomysłem są jednak słodycze. Wymyśliłaś rymowankę o słodyczach. Tak. Ona nam się bardzo spodobała, dlatego mamy dla ciebie coś słodkiego, bo także są słodkie smaki. Jako, że jesteś pierwszą osobą, a tak naprawdę dzisiaj odwiedzimy 5 miejsc. Adrianna jest pierwsza z Marklowic. Możesz wybrać sobie, jakie chcesz smaki. Chodźcie do samochodu. To jest samochód. Zwróćcie uwagę na ten napis. Dzisiaj specjalnie z tej okazji Rybnickie Lody Rzemieślnicze z kim? Z Radiem 90 oczywiście. I w bagażniku ukryte są lody. Przejdźmy teraz do tego naszego bagażnika. Tutaj możesz sobie wybrać. Jakie mamy smaki? Sorbet mango, słoneczny sorbet mango, lody stracciatella, lody czekoladowe z kawałkami czekolady, sorbet malina, lody miętowe, lody czekoladowe i mascarpone z marakują. Co sobie życzysz? 3 kg są dla ciebie. W każdym pudełku jest pół kilograma lodów czy pół litra? Pół kilograma. My zawsze sprzedajemy na kilogramy z racji tego, że kilogram to jest uczciwie, tak jak to ma być, a nie na zasadzie napompowania lodów. No właśnie, wody nie lejemy, mamy na kilogramy, a zatem Adrianno, wybieraj! No dobra, no to na pewno mango. Okej, okay. Wybieramy mango. Mamy, tu jest after eight. Mango, tak? Co dalej? Czekoladowe. Okej. Okay. Czyli tradycyjnie. Dobrze. Czekolada z kawałkami czekolady, czy tak. Sama czekolada? Nie, z kawałkami. Czekolada z kawałkami czekolady. Tak jest. Co jeszcze? I jeszcze mascarpone z marakują. Jeszcze masz dodatkowe 3, z racji tego, że 3 kg. W każdym pudełku jest pół kilo. Co miałaś z matematyki, Adrianno? W każdym kilogramie jest pół. To ile będzie pudełek? To będzie 6 pudełek. Brawo, brawo, 6 pudełek. To jeszcze malinowe. Słuchaj. Sorbet malina. Tak. Już ci szukam sorbet malina. Stracciatella z kawałkami czekolady. Mango. After Eight, czyli z miętą. Czekolada. Mascarpone. Schowało się. Mango. Gdzieś tam na dnie pewnie są. Otworzymy sorbet jedno. Malino. Jest sorbet, jest sorbet malina. Otworzymy. Patrzcie, jak to wygląda. To jest. Jakie to musi być dobre. Masakra. Patrzcie, jakie to jest dobre. Jemy oczami na razie, ale ty za chwilę będziesz mogła się w to zanurzyć. Tomku, pytanie do ciebie. Te lody trzeba od razu zjeść, czy można zostawić sobie na przykład jeszcze parę dni? Spokojnie można je trzymać do miesiąca. Warunek jest taki, że temperatura minus 18 stopni Celsjusza. Natomiast podejrzewam, że i tak bardzo szybko będą znikać, bo tak standardowo klienci do nas dzwonią, że za szybko. Zdecydowanie za szybko się skończyły. Ale my podpowiadamy, jeżeli nie masz pomysłu na zajączka, na prezent, to jak znalazł? My mamy sporą rodzinę, także na pewno szybko się zje. Adrianna, zobaczcie, tak wygląda szczęście. Dobra, Adrianno, teraz musisz sobie poradzić z tymi sześcioma Na razie mamy jeszcze cztery. Cztery mal. Jeszcze mam. Dobrze. No tak. Poradzi sobie na pewno, bez problemu. Tu jest pierwsza paczka dla ciebie. Fura lodów. Czyli co, jeszcze stracciatella, śmietankę z kawałkami czekolady? Polecam. I jeżeli lubisz zioła, to polecam też after eight, czyli czekolada, liście mięty i śmietanka. Dobrze. Tak? Tak. Czasem after trzeba komuś zaufać, jeżeli chodzi o poznanie nowych smaków. Mam nadzieję, że lody sprawią ci sporo radości, ale przede wszystkim przyniosą ci to szczęście. Smacznego życzymy, smacznego od lodziarni Rybnickie Lody Rzemieślnicze, no i oczywiście od Radia 90. Wszystkiego, wszystkiego około szczęśliwego i najlepszego. Dziękuję bardzo, jestem przeszczęśliwa. Pozdrawiamy. A my jedziemy dalej. A my jedziemy dalej, bo jeszcze kolejne osoby czekają. Kolejne osoby czekają na lody. Kamera po pierwsze.